Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Sowietów. I tak, biorę się od razu za wypuszczanie naszego tutaj statku, ponieważ potrzebujemy na gwałt pieniędzy, bo normalnie zaraz kipnie nam ta gospodarka. Także od razu biorę. Niech lecą. A tak to będą składowali. Mam nadzieję, że jakoś wyjdziemy z tego kryzysu póki co finansowego. I tak, chciałem wam też podziękować za komentarze. Bardzo dobre, bo z tymi helikopterami to myślę, że uratujemy tak w ten sposób gospodarkę, bo rzeczywiście nie będę musiał całego tutaj lotniska budować i tak dalej, tylko pójdzie o wiele szybciej. Tu coś się znowu dzieje. Nie wiem, o co chodzi. A, z tym szpitalem, oj. Już będzie tym... I tak, z helikopterami w ogóle będę mógł właśnie na dalekie odległości także transportować ludzi, więc spoko. I w ogóle, no przed chwilą przeszedłem samouczek akurat z helikopterami na szybkości i rzeczywiście super opcja. No w razie co, mówię, mamy możliwość kredytu. Jeszcze pewnie użyję dolarów, bo będę chciał kupić i sprzedawać z tą licencją. To co mi mówiliście. Tu się wreszcie udało to ustalić, także chyba jest git. Mam nadzieję, że w razie co jeszcze mi piszcie, bo... No i w ogóle będę akurat miał mały wyjazd i dopiero zastosuję wasze komentarze tam mniej więcej po 3-4 odcinkach. Także, ale śmiało piszcie, nie ma problemu. Nowe osoby chciałem zachęcić do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija, jesteście na bieżąco z odcinkami. I tak, dalej musimy podziałać, na pewno coś ze śmieciami. To też mi pisaliście. Powinienem postawić ten zakład unieszkodliwiania odpadów, bo wiem, że to on w głównej... No właśnie, mierze hamuje. Tutaj, no właśnie, widzę, że niedobrze. Trzeba będzie to wybudować. No, jest całkowicie przepełnione i przez to nie możemy, kurde, no, robić. Niedobrze. Chyba będę musiał tu kupić za dolary. Zmusić się, bo... No nie mam za bardzo co tutaj zrobić, nie? Potrzebny jeszcze płaski teren, ale mi tutaj utrudniają życie. Zobaczymy, może coś takiego. Albo tutaj. Okej, może być i tu moim zdaniem. 73 tysiące dolarów. No nic, skorzystamy z tego. Nic się nie stanie. No po to mamy tą forsę, nie? Musimy jakoś ratować tą gospodarkę. Mimo wszystko. No to sprzedamy, więc... Nie powinno być problemu tu w ogóle, jak płyną przy tym. Z tymi cegłami to też jest trochę mankamenty. No ale dobra, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Tu od razu biorę zakup chemikaliów. Niech tutaj robią. Ja w ogóle coś tutaj jeszcze potrzebuję? Chyba nie. Wydaje mi się, że powinni to ogarnąć. Mówię, dostaniemy trochę hajsu, to jakoś to... Ruszy, kurde. Mam nadzieję, że nie będzie problemów. No na razie to jest naprawdę... Ajajaj. Co tutaj mamy? Dobra, tu to się robi. Ludzi mamy, widzę, to bezrobocie jest spoko mimo wszystko. Z powodu brak miejsc pracy, opieki nad dziećmi, no... Zobaczymy, mam nadzieję, że... Mimo wszystko... tych ucieczek jakoś bardzo dużo tu nie ma. Nie jest wcale tak prosto, ale musimy wyjść, mówię, na prostą z tymi pieniędzmi, w tym ten Heinkelgrad powinien produkować. Brak materiałów, brakuje odpadów, no kurde. To czym ja mam to niby zabrać? Co oni mi tutaj gadają? Powinni ogarniać, według mnie. Oho, znowu produkcja zatrzymana. Jedzie tam. Kurde. To jest to właśnie. A, ja nie mam zaznaczonego chyba. Chociaż... Nie no, mam. Dobra. I tu ktoś jedzie. Kurde, bo nie będę tego ręcznie robił. No zobaczymy zaraz. Coś pojedzie. Jest. Jadą. Dobrze. Uwielbiam jak zaraz po tym co kliknę, to udaje się. Bardzo dobrze. Zawsze mnie to rozważy, nie zatrzymują się te samochody, tylko jadą w tych ludzi, kurde.
No, dobra, kasa jest, także spoko. Mam nadzieję, że jakoś to się odblokuje. Już mówię, zżera to niesamowicie pieniędzy, no. Kurde, po 50, no powinno na 2 miesiące nam starczyć. Mam nadzieję, że jak to odblokujemy, to wszystko to ruszy. Bo nie wiedziałem, mówię, z tymi śmieciami to jest dla mnie nowość. Zobaczymy, też znowu tu będziemy więcej płacili hajsu. Jedzie? Jest. Dobra. Trochę zabrali, fajnie. Właściwie to produkujemy to w takiej ilości, że szok. Trochę żeśmy coś tam zabrali, ale to i tak jest za mało. Wysypisko, import. Okej, i odpady zmieszane. Okej, tu też się robi. Ja cię kręcę. Jedne śmieci produkują drugie. Nie wiem, kto to wymyślił, ale... Kurde, no nie można tego jakoś... Musimy to wywozić w ogóle za granicę i tak dalej. Ja może gdzieś tam w późniejszym etapie zrobię pociąg, który po prostu będzie to na granicę wwoził, bo naprawdę... Nie myślałem, że taki problem będzie z tym eksportem tych śmieci. Kurde, tutaj to też fajnie by było jakoś, nie wiem, za kasę, czy... mamy po pierwsze też daleko. No bo tu muszą jechać, wywalić. Nie wiem, czy to w ogóle nam starczy. Weźmy... Jak tu to wygląda? Bo ja więcej co, nie mogę tu mieć tych pojazdów. Duże. No nie, nie mogę. W ogóle zasięg. Nie wiem, czy ja dobrze dałem aż... Dwa... Oj, tu jest nie tego. No dobra, musi być jednak zwiększony. Trzeba będzie chyba, wiecie co, kupić jeszcze jedno. Tutaj takie. Co to w ogóle jest? To jest pewnie z infrastrukturą. Już to biorę. Mały parking. O jest, utrzymanie infrastruktury. Może dam takie nawet darmowe. No bo jaja jak berety, powiem wam. Zaczynają być kasy mało. Znaczy mówię, jeszcze te dolary są, to tam jako tako powinniśmy sobie poradzić, no. Dobra, nawet tutaj to dam. Okej. I niech ogarniają. Nie wiem tylko, czy to duże ma być, wewnętrzny. Chyba duże, to bierzemy duże. Aha, za dolary trzeba kupić, no trudno. Dobra, no i tak, bierzemy to, bo to jest najważniejsze. Bierzemy spalarnię, bierzemy tu, tu. No i chyba git. Brak śmieciarki do małych pojemników, no ja wiem o co chodzi, ale... Dobra, no i co, pojechały? Już? Ruszyły, dobra. Mówię, trzeba tutaj trochę to... No właśnie, tutaj też jest problem. Ale zaczęli robić. Zaczęli robić. Bardzo dobrze. No, potrzebujemy kasy, nie? Nie no, git. Widzę, że po prostu potrzebujemy więcej tych śmieciarek, tego wszystkiego. Z jednej strony to mi się podoba, bo... O, mamy nową wywrotkę. No bo to rzeczywiście wprowadza duże utrudnienie, jest ciekawiej. No ale... Aha, dopiero teraz on przypływa. No fajnie. 38 ton. No, mam nadzieję, że jakoś to się ogarnie. No, musimy te parę odcinków wytrwać, myślę, i wtedy jakoś tam... Ojejo. Jak to brakuje szkół. Co jest? Przecież... Nie no, chodzicie tutaj. Co? Jest... Nie ma dostępu? Ojojojojoj. Dobra. Widzę, że wszędzie trzeba te połączenia jednak robić bez w ogóle pamiętania. Dobra, mamy to. Niech tutaj się robi. No i co? Macie teraz dostęp? Macie. Ojejciu. Co za ludzie. Wszyscy już macie. No dobrze, dobrze. Do przedszkola. W szkole to akurat może być problem większy. No właśnie. Dobra, no przedszkole też wam wybuduję, już tam niech nie narzekają. Możemy tu im walnąć to przedszkole, chociaż blisko jest, ale dobra. Gdzie tu to mamy?
Infrastruktura. Wiem, że też urzędy miasta. To zrobimy też na spokojnie. Ale mam takie, widzę, nawet malutkie. Wiecie co? Nawet to walniemy tutaj. No to jest tak małe, że nic się nie stanie tak naprawdę. A będziemy mieli statystykę chyba. O, brak danych na razie, ale myślę, że ktoś tu będzie. O, już ktoś pracuje. Zobaczymy. O! Będziemy widzieli, co tutaj się dzieje trochę. Wartość, rozumiem, że na tyle idzie tego wszystkiego. Będziemy widzieli, ile tu jest ucieczek, zgonów, innych rzeczy. Tak samo tam walnę. To było to. Fajne, to z moda akurat jest przydatne, bo kosztuje prawie tyle co nic, a zawsze wiecie. Spoko. Okej. No i co robią? Robią, robią. No jakoś to idzie. Niech zbierają tych robotników. Tego. Jeżdżą. Dobrze jeszcze jest, mówię, na jego, że jak zima przyjdzie, to trochę nam to sparaliżuje. Ale jeszcze dokupię na spokojnie. Niech na razie. Te chciałem. Nieutrzymanie infrastruktury. O kurde, co się pali? Szkoła się pali. Ale dobra, rozumiem, że jadą już. Dobra, nikogo, nikt nie zginął, na szczęście. Dobra, co ja chciałem, kurde, zapomniałem już. Coś mówiłem. Ajajaj. Tutaj było git, już. A, przedszkole, dobra, przypomniało mi się. Gdzie tu mamy? Przedszkole. Jest, dobra. Dobra, walniemy im takie większe, właściwie tutaj. Może i tutaj walnąć, to jeszcze będziemy mieli miejsce, więc w razie co jakiś sklepik czy coś się tam walnie. Dobra. Macie to i mam nadzieję, że to też. Kurde, ilu robotników z powodu jak to braku miejsc pracy? No przecież ja cię kręcę. No zaraz dokupię kolejny autobus. Jak tak? Raport gospodarczy. Ropa naftowa spada. Dobrze akurat, bo to mniej kasy pójdzie, nie? Zaraz zobaczymy. To jest fajne właśnie, że takie rzeczy różne. O, wprowadzają. Niech będzie. No, trochę spadła rzeczywiście. Akurat nie robi mi to jakiegoś problemu. A, ale z ciekawości, jak ropa spadła, to paliwo też? Czy nie? Gdzie jest to paliwo? Też chyba z tego, co tu widzę. Tak. A to dobrze. To akurat dla mnie to jest plus. Bo mniej pieniążków idzie. No i co? Mamy. Kurde. Zapomniałem przeklikać to. No nic, pojechał z 38 tysiącami. Ajajajajaj. W ogóle ciekawe, ile idzie na to paliwa, nie? Ciężko mi jest to powiedzieć, ale tutaj mamy tylko w tych statystykach gospodarczych naszych. W tym roku na samo paliwo poszło nie tak dużo, no 45 niby tysięcy, ale póki co, nie? Ale będziemy mieli, mówię, też swoje paliwo i nie będzie problemu. No na razie 25, kurde, mówię, to jest walka taka, że szok. Ważne, że już te śmieci, że już nie ma z tym problemu, więc radzą sobie. O kurde, tu widzę, że jest problem. Chyba walnę jakieś sypisko, może darmowe póki co. Kurczę, nie takie. Takiem. No, coś takiego. Kolejowe. Dobra, weźmy po prostu duże i tyle. Weźmy sobie. No miałem tutaj połączenie ładne. O. Dostępny nowy pojazd, ok. I to powinni dawać. Okej. Tylko zmienimy. Okej, jest. Nie powinni dawać tu.
Chyba działa to tak, jak być powinno. A tutaj powinno też to znikać tam po jakimś czasie, tak mi się wydaje. No dobra, ważne, żeby produkowali, nie? Żeby... No... Tutaj jak? Już płynie ten statek? Płynie, no dobrze. Teraz chciałbym, żeby czekał, aż załaduje, bo... Średnio najeżdża z tym. Tutaj to oczywiście idzie to powolutku. Dobra. 95 tysięcy. A, no tak, tylko jakby to miało spłonąć, to znowu będzie problem. Ja nawet mam tu walnę drogę póki co. Taką brzydką. Ona nic nie kosztuje. Zawsze tam podratuje. Dobra, jest, mamy kolejne to. Mam nadzieję, że mówię, tym uda się to. Linia produkcyjna samolotów. No, dokładnie. Dawać to tu ludzi. Okej. Kształćcie się. Ciekawe, czy da się przekształcić, że tak powiem, ludzi, że za dużo będzie właśnie tych mądrych głów wykształconych. O matko. Rzeczywiście dzieciaków mnóstwo, no rodzą się, nie? Da się nawet tam w tych badaniach jakąś, nie wiem, antykoncepcję czy coś dać normalnie. Różne, znaczy tak bym to nazwał w skrócie, bo to się to po prostu nazywa, że mniej... O kurde, a tu co jest grane? W tej spalarni, dlaczego to nie... Woda, ścieki, co jest? Nie chce to działać? W ogóle nazwijmy to, zmienię nazwę. Niech będzie główne po prostu i z ciekawości, czy to się zmieni, jak ja to... Nie, no widzę, że... No wszystko i tak jak tutaj to zostawiają. Ciężko mi jest powiedzieć. Kurde, z tymi śmieciami to jest naprawdę ciekawa sprawa. Jak poznaje to wszystko. Tu mamy znowu niby dużo tego, ale tu widzę, że mega się to zapełnia, nie? Także... Tutaj odpady. A z tego kolejne pewnie zbudujemy, bo tu nagle będzie takie wielkie wysypisko, nie? Mam nadzieję też, że to nie generuje za dużo jakichś tych... Nie. Ja widzę, że chyba zanieczyszczenia nie ma. Ważne, że mówię, nie ma tych niebezpiecznych śmieci. Bo to od razu mi zablokowało produkcję, jak gilotyna i no... Mało tu ludzi pracuje. Ile mamy? 51 tych, no... Okej, okay, w razie czego mówię, dolarami się zabezpieczymy. No i myślę, że już w przyszłym odcinku będziemy brali się za helikoptery. Mówię, dopiero zastosuję jakieś wasze porady tam później, ale mówię, śmiało możecie pisać. Postaram się to zrobić dobrze, ale najważniejsze jest po prostu, żeby konstruowali te helikoptery. No i żeby szła sprzedaż, nie? Kurde, i tak tych robotników widzę, że jest... Niby zabierają, ale... O, nowy typ pojazdu, fajnie, fajnie. 45, 50... Kurde, cały czas widzę, że jednego jakby brakowało. Tu brakuje niby odpadów. I co? Teraz jak akurat nie przywieźli, to to jakoś maleje? No nie bardzo widzę. Jak jest 39, tak... O, nie, dobra. W jakimś mega wolnym tempie. Bo mówię, można wywozić. Jest to na minusie. Odpady niebezpieczne. Wow. To jest mega drogie. Odpady do spalania tam mało co. Popiół, pozostałe odpady. No. I na to kasa idzie. Już coś takiego było przy paliwie jądrowym, jeszcze przed w ogóle śmieciami. Ale już wtedy mi się to wydawało dziwne, a teraz to już czaję, że tak powiem. Rzeczywiście trzeba wywozić to po prostu. No dobra. Jak tam w ogóle? Kolejne 47.
Dobra, 57. No dobrze, dobrze, niech robią. Do tego tlenku wcale tak nie mamy za dużo. No tu potrzeba po prostu mnóstwo osób. Jakieś przestępstwo? Dziwne, dziwne. Mówię, dobrze, mamy taką super tu kopalnię, ale i tak potrzebujemy tu mnóstwo ludzi. Trzeba będzie tu jeszcze, moim zdaniem, jedno takie osiedle tu wybudować i... Zobaczymy, tylko no na razie nie mam za co. A mówię, wybudowanie takiego kosztuje 39. No też by mi ten, mówię, ten milion to by mi rozszedł się szybko. Ale zobaczymy, może jeszcze coś tu dobuduję. Żeby jeszcze, wiecie, było większa wydajność, żebyśmy szybciej zarabiali kasę. Na razie to tu idzie dosyć mozolnie. Mimo to, że cały czas jeżdżą te autobusy, nie? Chyba aż dokupię jeszcze, nie? Nie, oni te szybsze nawet jeżdżą. Głównie to stąd. Dawajmy cię. Bierzemy to. A tutaj też są, widzę, problemy. Rozumiem, że tutaj dojedzie, tak? To nie wiem. A nie, kurde, gdzie on pojechał? Nie jest ten. A on tankuje. Nazwijmy sobie jeszcze. Albo zaraz. Najwyżej. Zrobimy to inaczej. Bierzemy tu. Jedzie. Jedzie, dobra. I od razu linie. Linie odstępy są włączone. Włączone. No dobra, widzę, że tak to wszystko cacy. Okej. No to dobra, no zobaczymy, mówię, co tam będzie się działo. W razie czego zaraz pewnie na początku przyszłego odcinka znowu wyślę. Ale żeśmy trochę tu ogarnęli, cieszy mnie to. I będziemy mieli w przyszłym już odcinku... Mam nadzieję, że produkcję helikopterów, bo mam nadzieję, że jakoś wykorzystam jeszcze te dolary. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś to się ładnie rozłoży i wyjdziemy na prostą. Także, jeśli się podobało, możesz zostawić lajka. Zawsze mnie to wspomoże z rozwojem kanału i bardzo motywuje mnie do nagrywania. Także widzimy się w przyszłym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.